17 kwietnia wspominamy świętego Roberta z Molem, prezbitera i opata. Robert urodził się około 1028 roku w Szampanii w południowo-wschodniej Francji w zacnej starej rodzinie szlacheckiej. W wieku 15 lat rozpoczął formację zakonną w nowicjacie w klasztorze benedyktyńskim w Moutier-la-Celle w Szampanii. Od początku życia zakonnego cechowała go wielka gorliwość w realizacji reguły zakonnej, umiłowanie modlitwy, milczenia i samotności. Po 2 latach formacji przyjął święcenia kapłańskie. Po kilku latach został opatem klasztoru benedyktyńskiego świętego Michała z Tonnevre w Burgundii. Zastał tam wspólnotę zakonników, którzy nie respektowali zasad reguły benedyktyńskiej. Nie zaakceptowali dyscypliny, którą usiłował wprowadzić, więc Robert wrócił do klasztoru w Tonnevre. Po kilku latach został opatem klasztoru benedyktyńskiego w Ayul-de-Provence w Szampanii. Jednak krótko pełnił tą posługę, gdyż pustelnicy z Kolon w Burgundii usilnie prosili go, by został ich przełożonym. Tę prośbę potwierdził sam papież Grzegorz VII. Ponieważ w tej okolicy panował niezdrowy klimat, przenieśli się do lasu Molem w północnej Burgundii. Tam w 1075 roku powstała nowa wspólnota. Zakonnicy wybudowali małe cele wokół kaplicy Świętej Trójcy, którą też sami wybudowali. Wspólnota utrzymywała się z własnej pracy. Żyli ubogo, samotnie, zachowywali milczenie i wiele czasu poświęcali na modlitwę zgodnie z wymaganiami reguły Świętego Benedykta. Mimo iż mieszkali na odludziu, rozchodziła się sława ich świątobliwego życia. Odwiedzało ich wielu gości i zgłaszało się tak wielu kandydatów, że powstawały nowe klasztory. Dary składane przez hojnych ofiarodawców przyczyniły się do rozluźnienia karności zakonnej i osłabienia gorliwości. Robert nie mógł zaakceptować takiego stylu życia i po uzyskaniu zgody od legata papieskiego Hugona wraz z grupą 21 najgorliwszych mnichów opuścił klasztor i w niedzielę palmową 21 marca 1098 roku udał się do posiadłości swojego kuzyna Reschnalda. Miał wtedy około 70 lat. Książę Burgundii, Odon, ofiarował mu materiał na wybudowanie nowego klasztoru w Citeaux. Robert został opatem tej wspólnoty, która zapoczątkowała zakon cystersów. Funkcję tą sprawował jeden rok, ponieważ mnisi z Molem usilnie prosili Roberta, by powrócił do ich wspólnoty. Prosili przez pośrednictwo papieża Urbana II. Robert, posłuszny papieżowi, wraz z kilkoma mnichami wrócił do wspólnoty w Molem. Wspólnota wtedy zaakceptowała reformę wprowadzoną przez Roberta. Chciał, by mnisi wiernie realizowali wymagania reguły benedyktyńskiej. Posługę opata pełnił tam 10 lat, do śmierci 17 kwietnia 1111 roku w Molem. Umierał jako ponad 80-letni starzec. Święty Robert z Molem przez całe życie dążył do tego, by jak najwierniej służyć Panu Bogu, by osiągnąć zbawienie. Nie osłabł w gorliwości, gdy tej gorliwości i wierności brakowało współbraciom. Nie osłabił jej nawet podeszły wiek. Wciąż szukał nowych możliwości realizacji swojego powołania. Papież Honoriusz II zatwierdził jego kult w 1222 roku. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Robert wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się